Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale Sukces.pl. Ja nazywam się Piotrek i dzisiaj zaczynam od tego, że przepraszam Was za to, że nie było odcinka w poprzednim tygodniu, ponieważ byłem na krótkim urlopie w Madrycie i chciałem nagrać filmik ze stadionu Realu Madryt, którego jestem kibicem, ale niestety nie udało mi się tego zrobić, ponieważ tam jest remont i filmik co prawda nagrałem, ale nie nadawał się po prostu do udostępnienia. Także z góry Was za to serdecznie przepraszam. To są niestety błędy amatora. Cały czas to powtarzam, że jestem amatorem. No i cóż, uczę się na własnych błędach. Odnośnie błędów to Wam zacytuję tutaj Donalda Trumpa, ponieważ ostatnio przeczytałem jego biografię i on tam powiedział: dobrze jest się uczyć na swoich błędach, ale jeszcze lepiej na cudzych, bo wtedy nie popełnia się własnych, więc Wy się uczycie na swoich błędach, ja się uczę na swoich, Wy na moich, przepraszam, ja na swoich i wszystko będzie dobrze. Także to by było tyle tytułem wstępu, a teraz już przechodząc do tematu dzisiejszego odcinka, jakim są szkolenia. Ten odcinek nagrywam dlatego, że jak wspomniałem w odcinku o rozwoju osobistym, to mówiłem, że będę opowiadał o narzędziach, które służą do rozwoju osobistego, czy w ogóle do rozwoju. Wcześniej było o książkach, dzisiaj jest o szkoleniach, w następnym odcinku będę opowiadał o kursach. No i tak, szkolenia. Do czego służą, to wszyscy dobrze wiedzą. Do poszerzenia wiedzy, podnoszenia swoich umiejętności. No i tutaj nie ma się za bardzo co rozwodzić na ten temat. Jedyny minus, jaki przychodzi mi szkoleń do głowy, to są to koszty. No bo ponieważ do kosztów szkolenia, które trzeba ponieść za samo szkolenie, należy doliczyć również koszty takie, nazwijmy to, logistyczne. No bo na szkolenie trzeba jakoś się dostać, a więc musisz sobie doliczyć do tego albo koszty przejazdu i w tym parkingu, albo samolotu i hotelu. Wiem dobrze, o czym mówię, ponieważ ja mieszkam 70 km od Dublina i byłem już na szkoleniach i w Dublinie, i we Wrocławiu, i ostatnio w Mediolanie, więc doskonale zdaję sobie z tego sprawę, jak właśnie te rzeczy, o których wspomniałem, podnoszą koszt całkowity szkolenia. Jednakże, jeżeli jesteś przekonany, że dane szkolenie prowadzi osoba kompetentna, wiarygodna, która odnosi sukcesy w danej branży, to jak najbardziej powinnaś wziąć i zdecydować się na to szkolenie, pomimo tych kosztów. Oczywiście ja wiem, że są takie szkolenia, na których nie stać nas w danym momencie. Sam mam takie, na które chciałbym pojechać, ale nie mogę, bo moja sytuacja finansowa mi nie pozwala w tym momencie. No i są takie po prostu rzeczy i zdaję sobie z tego sprawę. Jednak generalnie chodzi mi tutaj o to, że jeżeli masz szkolenie, na które musisz po prostu trochę zacisnąć pasa, ale wiesz, że te pieniądze ci się zwrócą w przyszłości, to jak najbardziej to zrób, bo na pewno z tego, na tym skorzystasz w przyszłości. To jedna sprawa. Kolejna sprawa, jeszcze jakie są plusy szkoleń. A więc na pewno poznawanie ludzi. Nigdy nie wiesz, kogo spotkasz na danym szkoleniu. Oczywiście, jeżeli jedziesz na jakieś szkolenie dla menadżerów czy informatyków, no to nie spotkasz tam raczej rolników czy fryzjerek. Ja tutaj nikogo nie obrażam, ani nie wyśmiewam się z nikogo, po prostu daję przykłady. I dlatego właśnie, że nie wiesz, kogo spotkasz, bo ludzie mogą przyjechać i z całego kraju, z całej Europy czy z całego świata i z różnych branż. No i nie wiesz, co z takiej znajomości w przyszłości może dla Ciebie wyniknąć. Tutaj również wiem, o czym mówię, bo sam już poznałem ludzi na szkoleniach, na które jeździłem i zaczynają się wywiązywać z tego jakieś tam kolaboracje, ale jest jeszcze za wcześnie, żeby o tym mówić, więc nie będę tutaj więcej szczegółów ujawniał, ale tak właśnie się dzieje. Więc miej to na uwadze i kiedy będziesz właśnie podejmować decyzję odnośnie szkoleń. Co dalej? Jeżeli prowadzisz social media i zależy Ci na Twoim wizerunku, a wiesz, że szkolenie właśnie będzie prowadziła jakaś tam jakiś człowiek sukcesu czy ludzie sukcesu albo znana jakaś osobowość, no to nawet zrobienie sobie zdjęcie czy ogłoszenie tego właśnie w social mediach, że bierzesz udział w takich szkoleniach, no to już podnosi Twoją wartość w oczach innych ludzi, więc to też jest taki dodatkowy plusik.
Oczywiście, jeżeli na przykład autorem szkolenia jest, znaczy prowadzącym szkolenie jest autor książki, którą przeczytałeś, czy przeczytałaś i bardzo Ci się spodobała, no to możesz poprosić wtedy i o autograf, właśnie zdjęcie, a książka z autografem jest podobno 11 razy od razu cenniejsza, więc to taki również plusik, chociaż zakładam, że jeżeli książka Ci się podobała i masz dedykację, no to nie będziesz chcieć jej sprzedawać, ale to jest tak również taki dodatkowy plusik. Co dalej? Szkolenia. Jeżeli pracujesz na etacie w firmie i masz właśnie jakieś takie firmowe szkolenia, to nie podchodź do nich tak, jak ja do nich podchodziłem, kiedy pracowałem właśnie i traktowałem je jako zło konieczne, po prostu stratę czasu i tak dalej, i tak dalej. Tylko tam również staraj się doszukać pozytywów. Oczywiście nie spotkasz tam wielu nowych ludzi, no bo jeżeli to jest Twoje szkolenie firmowe, no to poza prowadzącym czy prowadzącymi nie będzie tam nowych osób, ale weź pod uwagę to, że taki prowadzący ma w swojej ofercie wiele więcej szkoleń niż to jedno, które akurat przeprowadza i to również z takiej znajomości możesz wyciągnąć korzyści na przyszłość, dla siebie, dla jakichś swoich prywatnych celów, czy może jakichś celów biznesowych, więc miej to na uwadze i nie podchodź do tego, jak ja podchodziłem. Teraz już mam inny tok myślenia, więc tak właśnie w ten sposób o tym myślę. Co jeszcze? Ja teraz, tak jak Wam wcześniej wspomniałem, jeżdżę na szkolenia i do Dublina, i latem do Wrocławia, i w Mediolanie, ponieważ współpracuję z amerykańską firmą, która właśnie raz na pół roku organizuje nam weekendowe szkolenia w różnych miastach. Ostatnio właśnie to był Mediolan. Do tego my tutaj w Irlandii, w Dublinie raz w miesiącu mamy takie szkolenia wewnętrzne, że tak powiem. No i jeżdżę na to, inwestuję pieniądze, bo wiem, że to mi zaprocentuje w przyszłości. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, chce się dowiedzieć czegoś więcej, to napiszcie w komentarzu albo na Instagramie bądź Facebooku. Także kolejną rzeczą, którą jeszcze Wam chcę powiedzieć odnośnie szkoleń, to te, na których ja byłem, tych ludzi, których ja Wam mogę na pewno polecić z czystym sumieniem, a więc na pewno będzie to Dawid Bagiński. Byłem na razie na jednym jego szkoleniu odnośnie Instagrama, ale mam już wykupione kolejne i w przyszłości również będę uczestniczył w jego szkoleniach. Następną osobą jest to Daniel Kubach, polski multimilioner, niewątpliwie człowiek sukcesu, mega wartościowa wiedza, którą się chętnie dzieli, więc na pewno warto brać udział w jego szkoleniach, jeżeli macie takie możliwości, to korzystajcie. I na koniec jeszcze mogę Wam polecić Daniela Koniecznego. Jest to coach, który na co dzień mieszka w Belfaście, ale bardzo często bywa w Polsce, więc jeżeli chcesz, jeżeli masz potrzebę, to skorzystaj z jego szkoleń. Prowadzi je naprawdę w sposób nietuzinkowy i na pewno wyniesiesz od niego wartościowe informacje. No i jeżeli tylko będziesz miał możliwość, czy miała możliwość, to skorzystaj, bo naprawdę warto i to nie jest niespotykane to, co on robi. To by było tyle. Mogę Wam tylko dodać, że właśnie ja planuję kolejne już w najbliższym czasie 3 szkolenia, bo praktycznie za tydzień jadę, będę miał 3-dniowe szkolenie Master Millionaire Mind w Dublinie. Będzie to piątek, sobota, niedziela. Później za 2 tygodnie lecę właśnie do Wrocławia znowu na szkolenie. Też będzie mega wartościowe. To już wiem. A po powrocie mam właśnie wewnętrzne szkolenie swojej firmy w Dublinie, także nie rzucam słów na wiatr, tak jak Wam powiedziałem wcześniej, inwestuję w siebie. Pamiętajcie, inwestycja w siebie to jest najlepsza inwestycja. To Wam się zwróci z czasem, także nie oszczędzajcie na tym. Do takich możliwości, na jakie możecie sobie pozwolić, to inwestujcie w siebie. No i to by było na tyle, co chciałem Wam powiedzieć. Jeżeli to, co usłyszeliście, Wam się spodobało, no to zostaw kciuka, subskrybuj kanał, zaglądaj na mojego Facebooka oraz Instagrama. No i cóż, realizuj swoje cele, spełniaj swoje marzenia, bądź szczęśliwy, szczęśliwa. A, no i oczywiście, jeżeli ty polecasz jakieś szkolenia, na których byłeś czy byłaś, jesteś zadowolona, to daj znać, napisz w komentarzu, chętnie to przeczytam i podyskutuję i być może również skorzystam z takiego polecenia. Także do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam, sukces cel.pl, hej!